Witam także tych, którzy dotarli po pierwszym przywitaniu. Cieszymy się, że nasza wspólnota się ciągle powiększa. Dobrze, że jesteś. Dziś dzień pojednania, takżeśmy go zapowiedzieli już tydzień temu. Będzie on miał dwie części. Pierwsza część to będzie uwielbienie, taki czas stanięcia w Bożej obecności, tego właśnie, który nas jednoczy, który nam przebacza. Chcemy właśnie prosić Pana, aby to On nam przebaczał, aby to On leczył ran naszego serca, aby to On uczył nas przebaczenia, a w drugiej części będzie agapa, później w klasztorze, ale o tym opowiem później. A teraz już powstańmy, rozpocznijmy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak, Tato, stajemy w Twojej obecności. Wierzę, Ojcze, że jesteś tutaj pośród nas, że możemy dzisiaj, tego wieczoru, tu i teraz, w tym Kościele, doświadczać Twojej świętej obecności. Obecności Ojca, który kocha. Obecności Ojca, który wylewa łaskę każdego dnia, w każdej minucie mojego życia. Ojcze, stajemy tutaj przy Tobie. Chociaż Ciebie nie widzimy, kierujemy się wiarą, Tato, że jesteś prawdziwie obecny tu i teraz, ale że jesteś, Tatusiu, też obecny konkretnie w każdym sercu, że jesteś obecny w moim sercu, Tato, że mogę doświadczać Twojej wielkiej, niepojętej miłości. Tato, i chcemy dzisiaj patrzeć na Ciebie oczami pełnymi wiary. Chcemy patrzeć z wdzięcznością na Ciebie i przyjmować dzisiaj Twoją miłość, Tato, Twoją dobroć, Twoją łaskę, bo jesteś Bogiem dobrym, bo jesteś Bogiem, który kocha, bo jesteś Bogiem, który patrzy zawsze z miłością. I dzisiaj, Tatusiu, chcemy na nowo poczuć, że jesteśmy kochani przez Ciebie, bo to jest prawdą, Tato, bo taka jest prawda, że Ty nas kochasz, każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy. Tato, kochasz nas i dziś dziękuję Ci za to. Błogosławię Ci, Ojcze. Błogosławię Ci, Tato.
Tato, prawdą jest, że Ty mnie kochasz. Tato, prawdą jest, że chcesz dla mnie życia w obfitości, że jesteś ojcem, który jest hojny. Tato, dzięki Ci, że jesteś tak hojny i dobry dla mnie. Tato, dzięki, że zapragnąłeś mnie od samego początku. Tato, że pragnąłeś mnie taką, jaka jestem, jaka tutaj dzisiaj stoję. I taką mnie akceptujesz w pełni. Taką mnie kochasz. Taką właśnie mnie stworzyłeś. Dzięki Ci, Tatusiu, że Twoja miłość jest tak stała i wierna, choć ja tak często upadam i jestem słaba. Tato, Ty mnie nie przekreślasz. Twoja łaska jest większa, lepsza niż wszystko, co może dać mi drugi człowiek. Ojcze, bo Ty jesteś dobry. To w Twoich ramionach mogę każdego dnia, w każdej chwili mojego życia być tak blisko. Mogę tulić się do Twoich ramion. Mogę wpatrywać się wiarą w Ojca, który mnie kocha, który mnie nigdy, ale to nigdy nie opuści, który jest zawsze obecny w moim życiu. Od początku mojego istnienia jesteś obecny, Ojcze, w moim życiu. I to Ty zabezpieczasz mój los. To mnie ukochałeś. Tato, to mnie ukochałeś. Mnie stworzyłeś. To dla mnie, Tato, robisz wszystko, co możesz, abym była szczęśliwa. To dla mnie, Ojcze, dajesz słowo każdego dnia. To dla mnie, Tato, wszystko robisz dla mnie, bo mnie kochasz, bo chcesz mi błogosławić, bo chcesz mnie zapewniać w swoim słowie, w swojej miłości, że jestem dla Ciebie ważna, że jestem dla Ciebie cenna i że taką mnie chcesz, choć słabą, ale taką mnie chcesz i taką mnie kochasz. Twoja miłość jest tak wielka, Tato, że nie jestem w stanie jej ogarnąć. I dziś dziękuję Ci za Twoją wielką miłość, za każdą z łask, które otrzymałam w moim życiu. Tato, dziękuję Ci za to, że tak kochasz, że tak troszczysz się każdego dnia o mnie, o moich bliskich, o tą wspólnotę. Ojcze, dzięki Ci za każdy dzień mojego życia, za Twoją dobroć i hojność. Dzięki Ci, Tato. On zna każde serce, nie odwraca się, gdy wzywamy Go. Kocha nas pomimo tego, że tak nie wie, możemy Mu dać. Nie boję Wciąż do siebie.
Tato, Twoja miłość nas ciągle dosięga, Twoja łaska dosięga każdego z nas. Ojcze, dzięki Ci za to, że jesteś blisko mnie, tak blisko mnie. Tato, dzięki Ci za Twoje serce, ojcowskie serce, które jest otwarte dla mnie. Zawsze mnie przygarniasz, zawsze otwierasz swoje serce, swoje ramiona dla mnie, chociaż nic nie mogę Ci dać. Tato, nic nie mogę Ci dać, oprócz mojego serca, mojego życia, które i tak do Ciebie należą, ale chcę to zrobić dzisiaj, Tato, z wdzięcznością, bo należę do Ciebie, bo jestem Twoim dzieckiem, dzieckiem, które ukochałeś, umiłowałeś, któremu jesteś wierny, mimo moich niewierności, słabości. Tato, dzięki Ci za to, że jesteś ojcem czułym, tak czułym i dobrym, tak delikatnym, a jednocześnie ojcem, który jest mocny i potężny, który może zmienić moje życie, może zmienić moje serce. Ojcze, dzięki Ci, że nieustannie pokazujesz mi, jak bardzo mnie kochasz, że chcesz dla mnie wszelkiego dobra, że chcesz dla mnie szczęścia i obfitości. Tato, dzięki Ci za Twoje silne dłonie, które mnie trzymają, w których mogę być bezpieczna, w których czuję się taka zaopiekowana, w których czuję się tak bezpiecznie i dobrze. Ojcze, dzięki Ci za Twoją miłość, za każdą z Twych łask. Ojcze, dzięki Ci, Ojcze. Nie boję. Usiądźmy. Chcę Cię zaprosić do obejrzenia pewnej wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty. Loving Father. He is a loving Father for us all. And always ready to forgive, to forget. He is always there. We don't have to go far to look for Him. He's right inside the heart. Loving us, calling us, protecting us in tenderness and love. We need lots of love to forgive. And we need lots of humility to forget. Because it's not complete forgiveness unless we forget also. As long as we cannot forget, we really have not forgiven fully. And this is what how we hurt each other, we bring the one of yesterday also, and we keep on repeating. That means we have not forgotten. We need humility to forget. And that's why it's very important to learn humility. And that's one of the beautiful things that Jesus has asked us. Learn of me, because I'm meek and humble of heart. He puts first meekness, meekness with each other, meekness our brothers and sisters with, and humility with God. And so both this meekness and humility, meekness or love or compassion, whatever you may want to call it, completes that forgiveness. Because before we forgive somebody, we must realize that we need forgiveness. And that's where humility of heart comes. And forgiveness is the greatest presence of peace. Potrzebujemy pokory, żeby zapomnieć. Pan do nas mówi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Ja jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki. Tak, Panie, chcemy iść za Tobą. Ty, który tak pokorny wziąłeś ciężar naszych win na swoje barki. Jezu, chcemy stawać przed Tobą z tym, co dźwigamy, z tym, co jest naszym grzechem, naszym ciężarem i z tym, z czym sobie nie radzimy. I uznać, Panie, dzisiaj na nowo Ciebie jako jedynego Zbawiciela. Uznać Ciebie, Jezu, jako jedyne rozwiązanie każdego mojego grzechu, mojego trudu, który noszę na barkach. Panie, tak cichy i pokorny, wziąłeś to wszystko i poniosłeś na drzewie krzyża. Jezu, zachwycasz mnie swoją cichością i pokorą. Nie zasłużyłeś niczym na ten trud i ciężar, ale Panie, zrobiłeś to wszystko dla mnie. Pokonałeś każdy mój grzech, każdą moją słabość. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, który jesteś jedyną prawdą, który jesteś jedyną drogą, drogą mojego zbawienia, który na nowo prowadzisz mnie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, że tak bardzo mnie ukochałeś, że zabrałeś to wszystko na swój krzyż, na swoje barki. Jezu, dzięki Ci. Widzę w ciszy Cię, w duszy me. Panie, prowadź mnie pod krzyż, bym na nowo dzisiaj mogła zobaczyć tą nadzieję w Tobie, którą przynosisz na krzyżu. Jezu, uwielbiam Cię w tej doskonałej ofierze, którą podjąłeś, abym mogła być wolna. Jezu, dzięki Ci. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją miłość, za każdą kroplę krwi, którą przelałeś za mnie. Dzięki Ci, Jezu.
Dzięki Ci, Jezu, bo pomyślałeś, że jestem warta, aby za mnie umrzeć, chociaż niczym na to nie zasłużyłam. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, że widzisz moją godność, że przywracasz mi na nowo tą godność. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Ty, który pomyślałeś, że jestem warta Twojej krwi, Twojego cierpienia, Jezu, tego wszystkiego. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, bo Ty jesteś jedynym rozwiązaniem, jedyną prawdą w moim życiu. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię za Twoją śmierć i zmartwychwstanie, za Twoje zwycięstwo, Panie. Chcę na nowo dzisiaj uwierzyć w to zwycięstwo krzyża, też nad moim grzechem, Panie, nad moją słabością. Błogosławię Cię, Panie, w tym zwycięstwie, w zwycięstwie Twojego krzyża, w Twoim zbawieniu, które przynosisz dzisiaj, Panie, bardzo konkretnie do mojego życia. Tam, gdzie sobie nie radzę, Panie, tam Ty dzisiaj przynosisz to zbawienie, przynosisz tą wolność. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci. Przychodzę pod Twój krzyż, Panie. Spoglądam dzisiaj na Twój krzyż, aby dzisiaj, Panie, w to uwierzyć, że dzisiaj tam odzyskuję wolność przez Twoją przelaną krew. Panie, bo umarłeś za mnie. Dzięki Ci. Dzięki Ci za Twoją miłość. Dzięki Ci, Panie. Widzę w ciszy Cię w duszy mej. Pamiętam wzgórze, gdzie przelałeś swą krew, by mnie zbawić. To, co kiedyś drogie, Panie, uwolnij mnie od samego mnie. Panie, spraw, abym na nowo mogła spojrzeć na Ciebie. Tam, gdzie jest moja pełna wolność, Panie, uwielbiam Cię. W Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, Panie, uwielbiam Cię. Panie, bo tam jest moja wolność, tam jest moja nadzieja. W tym, czego dokonałeś, Panie, ani przez moment nie zawahałeś się, Panie. Dałeś się opluć, dałeś się wyśmiać, Panie, bym ja mogła być dzisiaj wolna. Dzięki Ci, Jezu, za Twoje zmartwychwstanie, Panie, za to, że podnosisz mnie z grzechu, że podnosisz mnie z moich słabości poprzez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Ty jesteś tym, który daje wolność. Ty jesteś tym, który daje nową nadzieję, Panie. Błogosławię Cię. Jesteś jedynym rozwiązaniem wszystkiego, co noszę dzisiaj sobie, w sobie, Panie. I tak jak, Panie, pamiętałeś o mnie 2000 lat temu, kiedy umierałeś na krzyżu, tak, Panie, dzisiaj też pamiętasz o mnie. Chcesz być moim rozwiązaniem, moim zbawieniem, moim wybawieniem. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, który przyszedłeś i umarłeś za mnie. Ty, który każdą słabość pokonałeś na krzyżu. Który najpełniej wypełniłeś miłość Ojca. Dzięki Ci, Jezu. Za Twój krzyż, Panie, chcę Ci teraz dziękować. Za Twój krzyż, Panie, który poniosłeś za mnie, bo umarłeś za mnie i zamiast mnie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w Boga imieniu przyjął.
Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł. I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu, za krzyż. Dzięki Ci, Panie. Dziękować Ci chcę, Panie, bo poniosłeś każdy mój grzech. Udźwignąłeś to, Panie, nawet z czym ja sobie dzisiaj nie radzę. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie, że na nowo przynosisz mi wolność, że na nowo mogę podnosić moją głowę do góry i patrząc na Twój krzyż widzieć nadzieję. Dzięki Ci, Jezu. Błogosławię Cię w tej miłości, Panie, którą przelałeś na krzyżu, aż po ostatnią kroplę krwi, bym z nadzieją, Panie, mogła spoglądać na Ciebie. Dzięki Ci. Bądź błogosławiony, Jezu, żywy i zmartwychwstały, który jesteś, Panie, pośród nas, który przychodzisz też dzisiaj, Panie, do nas ze swoim zbawieniem. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał. Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Siądźmy. Jezus przynosi nam zbawienie, ale czeka też na moją i Twoją odpowiedź, że poproszę o to przebaczenie, że pozwolę Mu wejść do tych trudnych sytuacji. Jezus wzywa mnie także do decyzji właśnie przyjęcia przebaczenia i przebaczenia drugiemu człowiekowi. Ale zanim złożymy nasz ołtarz przed ołtarzem, naszą ofiarę przed ołtarzem Pana, trzeba też pojednać się z bratem i siostrą. Dzisiaj jako pasterze tej wspólnoty razem z ojcem Witem chcieliśmy Was przeprosić. Przeprosić za te wszystkie sytuacje, kiedy nas nie było. Kiedy potrzebowaliście nas, kiedy chcieliście nas liczyć, potrzebowaliście naszego prowadzenia, towarzyszenia. Nie byliśmy osiągalni. Chcieliśmy przeprosić za wszystkie słowa, które wypowiedzieliśmy i mogły Was zranić, które na pewno Was zraniły, nawet te wypowiedziane w żartach. Chcieliśmy przeprosić za wszystkie te sytuacje, kiedy może zbyt mało doceniliśmy Twoją posługę, kiedy nie zauważyliśmy, jak wiele trudów wkładasz. Chcieliśmy przeprosić także za naszą obojętność wobec Twojego cierpienia, wobec Twoich kryzysów, kiedy nas tam nie było, kiedy niekiedy odwracaliśmy oczy. Chcieliśmy przeprosić
za wszelkie dwuznaczności, które się mogły pojawić, że nie było także pośród nas, kapłanów, czasami jedności. Chcemy dzisiaj powiedzieć, przepraszamy, żałujemy i w ten sposób przyczyniliśmy się także w pewien sposób do podziału we wspólnocie, do zranień. Dzisiaj w imieniu właśnie wszystkich kapłanów chcemy was przeprosić i prosić Jezusa i wspólnotę o przebaczenie. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi i objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, byż takie było Twoje upodobanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Nie znajdziemy ukojenia, dopóki, tak jak nas uczy Jezus i uczy dzisiaj Matka Teresa przypominała, dopóki sami nie widzimy tego, że potrzebujemy przebaczenia. Dopóki ja nie widzę tego, że ja potrzebuję też przebaczenia od Boga i od drugiego człowieka. Więc kruszymy dzisiaj serca. Kruszymy dzisiaj serca, Jezu, przed Tobą. Jako kapłani też, jako pasterze, kruszymy serca, Panie, z powodu też naszych słabości, grzechów i naszej tego, że nam brakowało bycia świadkami dla wszystkich. Panie, kruszymy dzisiaj nasze serca przed Tobą, wierząc, że tak naprawdę dużo mówimy o też pojednaniu, przebaczeniu, nauczamy, głosimy tutaj bezustannie jako pasterze, a często sami nie zawsze tym do końca żyjemy. Kruszymy dzisiaj serca, Panie, przed Tobą, bo od tego zaczyna się nawrócenie. Kruszymy serca i chcemy prosić o przebaczenie każdego z naszych braci i sióstr, czyli z Ciebie. Panie, Ty też znasz, co się dzieje w nas. Ty też wiesz, że bardzo łatwo widzimy słabości w oczach innych, a nie w oczach nie nasze słabości. Proszę Cię, Panie, dzisiaj byś uczył nas wciąż na nowo tej wiary i nawrócenia, tego, że przyjęcie Twojego zbawienia i prawdziwy pokój jest możliwy wtedy, kiedy ja widzę, jak bardzo ja potrzebuję bezustannie mojego nawrócenia, mojego ciągłego nawrócenia, bo ciągle jestem słaby, ciągle grzeszę, ciągle potrzebuję miłosierdzia i wtedy to miłosierdzie mogę dawać. Jezus przemienia nasze serca, że już nie szukamy tylko tego, żeby inni nam przebaczyli, żebyśmy mieli rację, ale także uczy nas przebaczać. Ewangelia jest bardzo alternatywnym programem. Żyjąc przy Jezusie, zmieniają się też miary, którymi żyjemy. Jest taka piękna modlitwa w duchu franciszkańskim i chcę Cię zaprosić dzisiaj do odmówienia tej modlitwy. Może już ją kiedyś odmawiałeś, już ją słyszałeś, ale dzisiaj bardzo świadomie. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, poznaliśmy też narzędzia, pewne narzędzia do pracowania nad odbudowywaniem murów naszej wspólnoty. Dzisiaj prosimy, aby to Pan sam uczynił nas narzędziami swojego pokoju. Więc powstajmy. Będziemy wszyscy razem głośno modlić się. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Tam, gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość. Gdzie krzywda, przebaczenie. Gdzie zwątpienie, wiarę. Gdzie rozpacz, nadzieję. Gdzie mrok, światło. Gdzie będzie smutek, radość. Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał. Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał.
nie tyle był kochany, ile kochał. Albowiem dając, otrzymujemy, przebaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do życia wiecznego. Duchu Święty, objaw swoją moc i chwałę w tym miejscu. Duchu Święty, Ty tu jesteś obecny, ale proszę Cię, przyjdź jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Duchu Święty, wylej się dzisiaj obficie na to miejsce. Przyjdź do serc moich sióstr i braci. Duchu Święty, Duchu Jezusa Zmartwychwstałego, przenikaj to miejsce. Duchu Boży, wzywam Cię, przyjdź, błogosławię Cię. Ty tu jesteś, Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Święty, Ruach, Ruach. Błogosławię Cię, błogosławię, błogosławię Cię. Stępuj, Duchu Święty, stępuj, stępuj, namaszczaj nas, przenikaj. Pragniemy Cię jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Potrzebujemy Cię cały czas, Duchu Święty, nieustannie. Potrzebujemy Cię doświadczać jeszcze raz, na nowo. Przyjdź, wylej łaskę, wylej miłość, wylej błogosławieństwo. Duchu Święty, objaw się jeszcze bardziej. Błogosławię Cię, błogosławię. Na nowo stwarzaj mnie. Niechaj z ducha zrodzę się. Duchu Święty, czyń nowe rzeczy między nami, wśród nas. Zabierz to, co jest małe, zmęczone, jakieś to, co umarło, Duchu Święty. Ożywiaj to teraz, proszę Cię. Stwarzaj dzisiaj nasze serca na nowo, Duchu Święty. Stwarzaj nasze serca, aby były nowe. Przyjdź, Duchu Święty, z taką nowością też między nami, w byciu ze sobą, w tym miejscu, w tym czasie. Przyjdź, odnawiaj nas, Duchu Święty, abyśmy byli bliżej siebie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Uzdrawiaj nas, Duchu Święty, wszystkie rany, jakie nosimy w sobie. Uzdrawiaj, Duchu Święty, przyjdź, stwarzaj nas na nowo. Duchu Święty, potrzebujemy nowych rzeczy, nowego ognia. Potrzebujemy takiego nowego myślenia, Duchu Święty, też nowego myślenia o tym, co Ty możesz, Duchu Święty, uczynić. Duchu Święty, ja Cię dzisiaj uwielbiam w tym wszystkim, co przychodzi, Duchu Święty, w tym, co przychodzi, w tej nowości, jaką Ty nam dajesz. Przyjdź, Duchu Święty, stwarzaj nas na nowo, Duchu Święty, na nowo. Potrzebujemy nowości. Nowość, Duchu Święty, nowe życie, zapał, nowy zapał. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź, proszę Cię, przyjdź. Objaw się w tym miejscu, poruszaj nasze serca, poruszaj nasze umysły. Na nowo stwarzaj mnie, niechaj z ducha zrodzę. Na nowo stwarzaj.
Święty, otwórz nasze serca do nowych rzeczy, do nowych działań. Przyjdź, Duchu Święty, otwórz nasze serca jeszcze bardziej. Bracie i siostry, teraz wzywaj Ducha Świętego do tego wszystkiego, co nosisz w sercu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź. Objaw swoją chwałę i moc, objaw radość, przynieś miłość, pokój, przebaczenie, uzdrowienie. Zapraszam Cię teraz do modlitwy. W tym miejscu, gdzie jesteś teraz, możesz mówić na głos. Jaszaria, Syria, Sara, Lamia, Syria, Melaszala, Lamia, Kija, Maria. Zapraszam Cię do wszystkich serc tutaj obecnych, Duchu Święty. Zapraszam Cię. Zapraszam Cię. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Proszę Cię, działa jeszcze bardziej. Rozpal miłość między nami, Duchu Święty. Zabierz wszelką niechęć, jakieś uprzedzenia, zawiść, zazdrość, rywalizację. Przyjdź, Duchu Święty, przemieniaj to wszystko. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. To, co stare w nas, to, co jeszcze takie tylko ziemskie i ludzkie, przemieniaj swoją mocą. Przyjdź, Duchu Święty. 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 Duchu Święty. Przyjdź, 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 Duchu Święty. Uwolni nas od nas samych, abyśmy byli bardziej skupieni na Tobie, niż na samych sobie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I naucz też wchodzić mnie w to wszystko, co nie jest łatwe, nie jest miłe, ale wymaga mojego działania, mojej odwagi, mojego działania właśnie takiego dla jakiegoś dobra. Przyjdź, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wylej radość, Duchu Święty. Dużo radości. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Na nowo stwarzaj mnie. Niechaj z Ducha zrodzę się. Sławię Cię i uwielbiam, Duchu Święty, obecny tutaj, wysławiam Twoje święte imię, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Duchu Święty, błogosławię Cię, oddaję Ci chwałę i cześć, jesteś wielki, jesteś potężny, działaj jak chcesz, rób to, co chcesz, czyń to, co chcesz, Duchu Święty, czyń to, co chcesz, Duchu Święty. Przenikaj, wypełniaj, nasycaj nas teraz swoją obecnością, Duchu Święty. Nasycaj nasze serca i umysły. Pragniemy więcej Ciebie, więcej łaski, więcej mocy, więcej odwagi, Duchu Święty, więcej odwagi, miłości, pokoju. Duchu Święty, wylewaj obficie swoje łaski i dary tu w tym miejscu. Dla Kościoła, dla nas, dla wspólnoty. Błogosławię Cię w Twoim świętym działaniu. Błogosławię Cię w Twoim świętym działaniu. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię, błogosławię. Błogosławię Cię, błogosławię. Błogosławię Cię, Duchu Święty, Ożywicielu. Błogosławię Cię, gdy przychodzisz. Jesteś źródłem wody żywej. Błogosławię Cię, błogosławię. Kieria Syria Syria Lalamala. Alalakia Syria Leszelele. Alalele Mene Syria Syria Saram. Kiario Sharia. Sharia Syria Maria. Kiane Szenene, Kiar Jasina. Trwajmy teraz w ciszy, słuchajmy właśnie, co Pan do nas mówi w tym momencie. Na ostatnim spotkaniu diakonii Pan dał nam słowo, które już było rozesłane na maila i ja je teraz przeczytam. To były takie główne trzy tematy. Te słowa się zamykały w takich trzech tematach. Bóg jest tajemnicą. Pan przyszedł w obrazie nieba, mnóstwa gwiazd. Bóg, który jest niepojętą, bezmierną tajemnicą, Jego oblicze jest jeszcze przed nami zakryte, ale jest zawsze obecny i możemy doświadczać Jego obecności, czuwa nad nami, możemy czuć się bezpiecznie.
możemy bez szkody dla oczu patrzeć na słońce, kiedy jest zamglone. Bóg pokazuje nam w danym momencie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć teraz. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, teraz widzimy jakby zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jaki zostałem poznany. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. I jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Oczekujmy więc z wytrwałością, że zobaczymy niewidzialne i doświadczymy niemożliwego, pozwalając Panu przemieniać nasze myślenie. I w temacie właśnie przemiany myślenia jest kilka obrazów i słów. Pierwszy obraz, młot, który rozwala ścianę. Może trzeba zburzyć jakąś przeszkodę, na przykład w naszym myśleniu, żeby lepiej widzieć jakąś starą strukturę w nas, żeby lepiej widzieć sercem. To wymaga od Ciebie decyzji i zaangażowania w ten proces. Obraz drugi, brzeg rzeki, stromy jak ściana, i że ta rzeka jest głęboko w dole. I słowo z proroka Izajasza, o wszyscy spragnienie, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Niektórzy mogą myśleć, że to jest trudne, zejść w dół, żeby napić się tej wody, że to jest szczególny wysiłek, żeby się do niej dostać, ze względu na ten stromy brzeg. Ale ciągle działa w nas kłamstwo, że na miłość i przychylność Boga trzeba zasłużyć własną pracą, że takim właśnie trudem. I wyobrażamy sobie to tak, jak w obrazie takiej bułki posypanej cukrem, którą dostaje dziecko, które zasłużyło na pochwałę. To jest fałszywe myślenie. Nie musimy zasłużyć na pochwałę Boga i nie musimy zasłużyć na Jego miłość. To Jezus zaprasza Ciebie, to Jezus tęskni i szuka Ciebie. Jego miłość jest za darmo. Pokazuje to Pan, że szuka Ciebie. W takim obrazie ktoś chodzi i otwiera duże pozamykane pojemniki, jakby kogoś szukał. To Pan szuka Ciebie, sprawdza, czy może gdzieś się schowałeś. Jezus tęskni za Tobą właśnie i woła, nie chowaj się przede mną. Obraz drzewa rąbanego na pniu, odpadają takie szczapy. To ten obraz ma takie znaczenie, że Pan chce nas ociosać z tego, co nie pochodzi od Niego. Jego Słowo jest zdolne tego dokonać. Tak jak w liście do Hebrajczyków, żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Następny obraz osoby, która idzie smutna, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Pan zachęca Ciebie, żeby podnieść wzrok do góry, do nieba i pozwolić, żeby Twoje serce już teraz żyło rzeczywistością nieba, Królestwa Bożego, gdzie nie obowiązują ziemskie ograniczenia, bo Bóg jest większy, większy od każdego Twojego problemu i od praw fizyki, które sam ustanowił. Pozwól Bogu zapalić swoje serce, żeby stało się ogniem, tak jak w płomieniu drewno przemienia się w ogień. On pragnie przemienić Twoją rzeczywistość i zapewnia, że oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. W księdze Izajasza. Pan przychodzi również w obrazie zegarka na rękę, który jest bez wskazówek. Pan, który stworzył również czas, jest Panem Twojego czasu. I prosi Cię, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. W obrazie pustej deski surfingowej, która się unosi na falach, jest taka zachęta. Poddaj się, pozwól się unieść, poprowadzić. Możesz być lekki jak ta deska, bo nie dźwigasz ciężaru trosk, bo złożyłeś się na Pana. Nic ci się nie może stać, jesteś bezpieczny wśród tych fal.
i Pan, który chce nas prowadzić. Trzeci temat jakby w tym słowie Pana, który dostaliśmy, jest obraz zasłony. Coś jest zasłonięte. Nie widzimy wszystkiego jasno, wyraźnie. Czasami nasza droga jest zakryta przed nami. Tak jak w takim drugim obrazie osoby, która ma szalik na oczach, nie widzi. Ma gdzieś iść, ale nie widzi. Nie widzimy, ale chodzi o nasze zaufanie Panu. On objawi nam to, kiedy przyjdzie ten czas. Jest również obraz torów kolejowych i szlaban na tym przejeździe, który był zamknięty, zaczyna się podnosić. I to jest obraz dla nas jako dla wspólnoty. Pan otwiera nam jakąś drogę, popychając nas do przodu. Znikła jakaś przeszkoda, która nie pozwalała pójść naprzód. Droga jest wolna. I w obrazie uśmiechniętych twarzy ludzi Pan zaprasza nas do radości, przekazywania Jego miłości dalej. Wszystkim ludziom, naszej miłości, naszym uśmiechem, naszą radością. I obraz połamanej tabliczki czekolady, którą mamy zanosić innym, żeby również oni doświadczyli słodyczy Pana. Było również przynaglenie do pokazywania, przekazywania Pana coraz dalej, jeszcze więcej, poza Kościołem, świadczenia o Nim, nie zamykania się. I zapewnienie, że Pan jest szczęśliwy, kiedy patrzy na swoje dzieci, które gromadzą się wokół Niego, które otwierają dla Niego serca. I jeszcze na koniec słowo z proroka Izajasza. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Amen. Panie, chcemy Cię uwielbiać, Ty, który do nas mówisz w swoim słowie, który dajesz nam obietnice, które składasz je w nasze serca. Uwielbiamy Cię i błogosławimy. Ty, który jesteś tak tajemniczy, który czasami zasłaniasz się oczom naszym ziemskim, ale odsłaniasz się oczom naszego serca. Uwielbiamy Cię, Panie. Ty, który mówisz, że teraz widzimy w zwierciadle niejasno, ale Ty dajesz nam poznanie, poznanie Ciebie. Uwielbiamy Cię i błogosławimy, Panie, że możemy patrzeć na Ciebie właśnie oczami naszego serca. Bądź uwielbiony i błogosławiony. Całkiem inny, niejasno widzimy Cię. Święty, 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 święty. Ale jesteś między nami, Panie, święty, tajemniczy. Święty, święty. Twoje drogi są tajemnicze. Święty, święty, wszechmogący Pan.
bądź uwielbiony. Święty, święty, święty Panie. Święty, święty, jesteś między nami, błogosławimy, śpiewamy ku Twojej chwale. Święty, 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 wszechmogący Pan. Uwielbiony bądź. Święty, 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 święty pośród nas. Święty, 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 wszechmogący Pan. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Panie, Ty jesteś godzien czci. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Moje życie będzie ku Twojej chwale. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Uwielbiony bądź. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Panie, bądź uwielbiony i błogosławiony w moim życiu. Panie, jeżeli chcesz przemienić moje myślenie, jak młot rozwala ścianę, poprzełamywać moje schematy, poprzełamywać moje przyzwyczajenia, chcę Ci powiedzieć dzisiaj tak. Chcę Ci powiedzieć, zgadzam się, zmieniaj mnie, Panie. Jeśli będzie mnie to bolało, niech tak się stanie. Amen. Jeśli będzie dla mnie to trudne, mówię Ci tak, Panie, działaj. Wiem, że będę się opierał, wiem, że będę narzekał pewnie, ale dzisiaj Ci mówię tak, daję Ci wolną rękę, działaj w moim życiu. Jak młot rozwala ścianę, rozwalaj moje życie, to, co nie jest Twoje, to, co jest niepokładane, żebyś Ty był uwielbiony w moim życiu, żebyś Ty naprawdę był uwielbiony w moim życiu. Bądź uwielbiony, Panie, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, błogosławiony w moim życiu bardziej. Przemień mnie i nawróć. Bardziej. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Uwielbiony bądź. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Uwielbiony. Uwielbiony bądź, naprawdę błogosławiony bądź w moim życiu. Jesteś godzien. Bardziej, Panie, bardziej jeszcze. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien. Chcę Ci się dać poprowadzić. Uwielbiony bądź, niech moje życie będzie błogosławione w Tobie. Ty jesteś godzien. Uwielbiony bądź. Uwielbiony bądź, błogosławiony, Ty jesteś godzien czci. Panie, wpatrzony w Ciebie mogę znowu się uśmiechać. Ty przywracasz radość mojemu sercu. Uwielbiam Cię i błogosławię. Ty, który dajesz nam właśnie obraz radosnej wspólnoty, która z dobrą nowiną wychodzi, aby głosić Ciebie. Bądź uwielbiony i błogosławiony. Panie, chwytamy się tej obietnicy. Tylko Ty możesz przemienić nasze serca. Bądź uwielbiony i błogosławiony, że Ty dokonasz rzeczy, których ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Panie, ja wierzę w to. Bądź uwielbiony, bo wielki jesteś, Pan. Święty, święty.
święty, święty pośród nas. Święty, 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 wszechmogący Pan. Amen. Jest święty, aleluja. Moi drodzy, parę ogłoszeń, nim przejdziemy się agapować. Pierwsza rzecz, doszły do mnie pytania, że są jakieś niejasności między kwestią, jaka jest relacja między wspólnotą, stowarzyszeniem, a wydawnictwem. Więc to było mówione na odpowiedzialnych, jak to się wszystko działo, ale myślę, że warto przypomnieć, szczególnie tym osobom, które mogą tego już nie pamiętać. Kiedy 3 lata temu mniej więcej, prawie już powstawało wydawnictwo, to się pięknie, już, że to 3 lata już trwa. Po przyjeździe Ulfa, tym pierwszym, w 2016 roku, takim bardzo owocnym, pojawiło się to ogromne pragnienie, żeby zacząć to wydawać, te materiały ulfowe. To była ta pierwsza myśl i różne rzeczy, które tworzymy, dobre. Zaczęliśmy próbować to zbierać, zaczęliśmy próbować to, te materiały wszystkie opublikować. No i szybko odkryliśmy, że no potrzeba tak naprawdę kogoś, kto by się tym zajął. Potrzeba byłoby kogoś zatrudnić. Pierwsza myśl była taka, więc pojawiła się Asia, która jest dzisiaj szefową wydawnictwa Salamon i ona to świetnie od samego początku ogarnia. Mniej więcej po miesiącu, dwóch, jak tak trochę robiliśmy to na spontana w parę osób, widzieliśmy, że no, to są duże nakłady finansowe. Tak naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo wyłożyć finansowo, żeby to się zwróciło i tak naprawdę zwraca się gdzieś do 5 lat z tych rzeczy, które gdzieś się wydaje, bo tyle tam trwa taki proces cały wydawniczy. No i widzieliśmy, że nie byliśmy w stanie zupełnie jako stowarzyszenie i do dzisiaj nie jesteśmy, bo no jednak te nasze finanse wspólnotowe są takie, żeby było, funkcjonowaliśmy, żebyśmy byli w stanie się utrzymać, zatrudniać, tak jak zatrudniamy 2 osoby. Rysiu wtedy zaproponował, że on jest w stanie gdzieś swoje pieniądze w to zainwestować. Od samego początku to była, no i wtedy rozważaliśmy, jak to zrobić. Żeby była klarowność i czystość, jest to firma Rysia, wydawnictwo. Nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby to było nasze stowarzyszenie. Myśleliśmy na tym na początek, ale już od samego początku to było nierealne finansowo. Jest to firma Rysia. Nie jest to firma stowarzyszenia. Też nie możemy jako stowarzyszenie prowadzić takiej działalności. Musielibyśmy zmienić statut i tak dalej, nie? Ale raz, że wspieramy wydawnictwo. Dwa, no, wydajemy, no, ja się też to angażuję, te materiały, które są nam potrzebne, formacyjne. Wybieramy też pod tym kątem to, co wydajemy, to, co jest nam potrzebne do formacji, takie książki, które są potrzebne nam w naszej wspólnocie i innym wspólnotom. Wydajemy te rzeczy, które są nam pomocne. No więc sytuacja jest jasna od samego początku. Tak to wygląda, tak to wyglądało. Myślę, że nie da się nam na dzisiaj inaczej tego poukładać. Rozważaliśmy z Rysiem raz, drugi, czy by się nie dało podpiąć, no ale nie da się. Pod względem finansowym na pewno nie w tym czasie jakoś inaczej tego podpiąć. Myślę, że jest to uczciwe i jasne. Dobrze, dziękujemy Ojcu Witowi, że nam to tak przedstawił. Ja bym chciał jeszcze, bo to kilka decyzji się podejmuje, że tak powiem, gdzieś, nigdy nie wiadomo gdzie. Wczoraj było spotkanie odpowiedzialnych i myślę, że wszyscy, którzy dali EFCI e-mail, adres e-mail, dostają te protokoły z tych odpowiedzialnych. One tam po jakimś czasie docierają do was. Gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany tym, co się dzieje we wspólnocie, może EFCI powiedzieć, że chce dostawać i tam są tak naprawdę podejmowane takie ważne decyzje. Staram się je wspólnie podejmować. Wczoraj na przykład mówiliśmy zawsze patrzymy o tym, co było, decydujemy też o tematach,
o tematach spotkań, wybieramy też wspólnie formę tych spotkań. Wczoraj mówiliśmy o temacie też domu wspólnoty. Ojciec Wit mówił do nas 2 tygodnie temu o tym domu wspólnoty. Wczoraj zbieraliśmy te myśli, razem rozmawialiśmy na ten temat. Jeszcze żadna decyzja nie została podjęta, ale czuwamy, myślimy, rozeznajemy wspólnotowo, więc to był taki czas. Jest też na ten moment, pracujemy też nad tym, żeby nam się łatwiej pracowało, współpracowało. Chcemy taką pomoc wydać w przygotowaniu czuwań, taki konspekt dla koordynatora, żeby można było wiedzieć, co tak naprawdę trzeba zrobić, o co trzeba się zatroszczyć, to jest w przygotowaniu. To tyle z takich rzeczy wspólnotowych, co się dzieje na odpowiedzialnych, to nie jest jakieś tajemne grono. I tam się, to, no, ważne jest, żeby mniejsza grupa osób wspólnie podejmowała decyzje, ale jak macie coś, to mówcie też nam. Jest kilka osób, które znacie też, które są w odpowiedzialnych, też pytam bardzo często, co jest grane we wspólnocie, czy coś dochodzi, jakie są tematy. Mówiliśmy na przykład ostatnio o opiece nad dziećmi. Już od kilku miesięcy nad tym myślimy. Dzisiaj udało się znaleźć panią, która opiekuje się nad naszymi, waszymi dziećmi w salce. Tak. Więc można tutaj przychodzić z dziećmi. Będzie to co czwartek, więc już nie będzie takiej nieregularności, przyjdzie, nie przyjdzie. Chcemy, żeby to było regularnie. I kosztuje to konkretną sumę i prosimy więc rodziców o wsparcie tej inicjatywy. Za każde dziecko po 5 zł. Co zabraknie, to dołożymy z kasy wspólnotowej. Nie? Właśnie po to też jest ta kasa wspólnotowa. Chcemy, żebyśmy mogli tutaj wszyscy być także z rodzinami, więc tak sobie w ten sposób radzimy. Z takich nowych rzeczy też, jeśli chodzi o stowarzyszenie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w stowarzyszeniu są zatrudnione osoby. To jest Agatka, która ogarnia całe te biuro i robi te wszystkie biurowe sprawy. Wspomaga ją też w biurowych sprawach Gabrysia, która zazwyczaj też gra, dlatego że tego grania jest dużo, więc to są dwie osoby, które są na stałe zatrudnione. A na czas Wielkiego Postu zgłosiła się jeszcze Marta, która nas wspomaga w rekolekcjach, też jest na ten czas zatrudniona. Żebyśmy też wiedzieli, nie, na co też konkretnie idą te pieniądze, nie wszystkie, ale część tych pieniędzy jest na to właśnie przeznaczana. Jako kapłani, czy jako wy, jako wolontariusze, nie bylibyśmy w stanie sami tego zrobić bez pomocy osób zatrudnionych. To jest naprawdę duże przedsięwzięcie, duża wspólnota. Jesteśmy wdzięczni za te środki, które mamy, ale też za te osoby, które dla nas pracują. Dobrze. Zapraszamy na czuwanie w Marii Magdalenie teraz. W sobotę można zaprosić przyjaciół, znajomych. I ostatnie ogłoszenie. Ksiądz Grzegorz z Pastwisk będzie głosił wikary. Tak jest. I ostatnie ogłoszenie, które już jest zaproszeniem. Chyba, że jeszcze coś jest ważnego, Ewciu? Nie ma. Dziś jest Dzień Pojednania. Dzisiaj było takie też pojednanie z Panem, wejście w to pojednanie z Panem, uproszczenie tego pojednania, ale chciałbym, żeby teraz był taki czas też rozmów. Zapraszamy na Agapę. Agapę, taką wielkopostną, o chlebie i wodzie, powiedzmy sobie też o herbacie i wodzie, jest ciepła woda, można sobie herbatę zrobić, ale nie chodzi właśnie o Wielkim Poście, o takie obżarstwo na tej Agapie, o taką słodycz dla ciała, ale szukajmy słodyczy duszy i ducha i cieszmy się sobą. Zapraszam, ostatnio mówiłem o takich rozmowach, które warto by przeprowadzić, nie? Może zakończyć tę rozmowę też podaniem ręki, przeproszeniem czy wyrażeniem tego, że komuś przepraszam, że przyjmuję go, cieszę się, że znowu cię widzę. W taki bardzo spontaniczny sposób, tak jak to wyglądało na Wigilijce, też tam sobie chodzimy i życzymy sobie różne rzeczy. Niech Dzień Pojednania też będzie takim właśnie słowem: przepraszam i proszę o przebaczenie, czy wybaczam. Niech to będzie takie naturalne, jak te życzenia bożonarodzeniowe na Wielki Post, nie? Więc zapraszam do takiego przeżycia tego czasu Agapy, a już teraz wszystkim po błogosławie. Proroctwa, które były ostatnio na spotkaniu diakonii, będą rozdane przez Basię. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego czasu jeszcze.